Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia. Wojciech Lada. Bereza. Czyta Marek Głuszczak. Bereza bezsprzecznie była mordownią. Generał Kordian Zamorski. Komendant główny Policji Państwowej. Dla więźniów Kostek Biernacki był uosobieniem bereskiego piekła. Henry Krylski. Więzień Berezy. Wstęp. Wieżyczki strażnicze, zasieki z drutu kolczastego, numery naszyte na plecach. Nawet gołym okiem Bereza-Kartuska była dokładnie tym, na co wyglądała: Miejscem odosobnienia, obozem odosobnienia, obozem izolacyjnym. Kwestie nazewnicze reguluje dziś prawo i mamy pod tym względem spore ograniczenia. Choć zarówno ówcześni, jak i współcześni autorzy opisują często Berezę wprost jako obóz koncentracyjny. Ale to tylko nazwa. Ważne jest to, że w połowie roku 1934 polskie władze stworzyły instytucje, w której mogły zamknąć dokładnie każdego obywatela, bez udowodnienia mu jakiejkolwiek winy, bez śledztwa i procesu, bez możliwości obrony. W ciągu pięciu przedwojennych lat, o dowolnej porze dnia lub nocy, w drzwiach każdego mieszkania mógł pojawić się policjant i po prostu zabrać każdą osobę do Berezy. Teoretycznie na trzy miesiące. W praktyce czas ten mógł być wydłużany w nieskończoność, bez podania powodu. Wewnątrz prawo wyznaczała wyłącznie policja. Więźniowie byli pozbawiani snu, jedzenia, opieki lekarskiej, a nawet możliwości wypróżniania. Zmuszani do poniżających prac lub wielogodzinnych ćwiczeń fizycznych, daleko przekraczających możliwości nawet najmłodszego, najzdrowszego i najsilniejszego mężczyzny. Bicie pałkami należało do codziennej rutyny, a zdarzały się przypadki zakopywania żywcem. Także w odchodach. Nie mogę sobie przypomnieć wielu nazwisk współtowarzyszy, gdyż okupacyjne przeżycia w Buchenwaldzie i w Oświęcimiu wyeliminowały wspomnienia z Berezy. Chociaż często wspominałem, że w Berezie jednak czasem było gorzej, mówił jeden z osadzonych Leon Stasiak. Zgodę na stworzenie obozów w Berezie Kartuskiej wydał Józef Piłsudski. Jego pomysłodawcą był premier Leon Kozłowski. Ale na jego charakter najbardziej wpłynął ówczesny wojewoda poleski Wacław Kostek-Biernacki. Jedna z najmroczniejszych postaci okresu międzywojennego nieprzypadkowo od czasów legionowych nosiła przydomek Kostek-Wieszatiel. Mimo powszechnej krytyki żaden z kolejnych rządów nie zdecydował się na zamknięcie obozu. Szczęściem w nieszczęściu było to, że powstał tylko jeden. W wywiadach prasowych Leon Kozłowski używał bowiem liczby mnogiej. Premier miał więc, zdaje się, rozleglejsze plany. Policjanci spełniali swoje role dosłownie do samego końca. Jeszcze 17 września 1939 roku, jak co dzień, na więźniu spadały pałki i byli zmuszani do morderczych ćwiczeń w błocie. Funkcjonariusze uciekli tej nocy, pozostawiając osadzonych w celach. Dla reszty Polski niekoniecznie, ale dla więźniów Berezy wejście Rosjan naprawdę oznaczało wyzwolenie. Projekt z kulą w głowie. 15 czerwca 1934 roku był słonecznym, pięknym dniem. Ale Leon Kozłowski nie bardzo to dostrzegał. Siedział w zaciszu klubu towarzyskiego przy malowniczej uliczce Foksal w samym centrum Warszawy i, choć nie było jeszcze szesnastej, raczył się wódką. Nie było to jakoś bardzo zaskakujące ani dla obsługi lokalu, ani dla pozostałych gości. Pił sporo i wszyscy o tym wiedzieli. Dziwiło natomiast to, że siedział w ciszy. Zaledwie dwa lata wcześniej przekroczył czterdziestkę. Był człowiekiem bardzo energicznym, a w dodatku u szczytu kariery. Odnotował już poważne sukcesy jako profesor archeologii, a od miesiąca był także premierem Polski. Wszystko to pomieszane z alkoholem wytworzyło w nim nieco arogancki i bardzo hałaśliwy sposób bycia, czego najbardziej może charakterystycznym przejawem był niepohamowany, głośny i nieco nomen omen kozi śmiech. "Jest śmiejącym się kawalarzem, ocenił go Józef Goebbels, z którym poznali się poprzedniego dnia. Teraz zaś premier po prostu siedział i w zamyśleniu przyglądał się tafli przezroczystego płynu w kieliszku. Nie wiadomo, o czym myślał. Możliwe, że o starożytnych Wenedach. Pracował w każdym razie właśnie nad poświęconą im pionierską publikacją." Bardziej jednak prawdopodobne, że w głowie wirowały mu raczej sprawy znacznie bardziej współczesne. W końcu premierem był od bardzo niedawna, a jego nominacja była dla wszystkich sporym zaskoczeniem. Z jakiegoś powodu jego kandydaturę przepchnął osobiście Józef Piłsudski, wbrew oporowi choćby prezydenta Ignacego Mościckiego i mocno niechętnym spojrzeniom innych polityków. Zasadniczo w gabinecie nie lubiano go i zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział też, że Piłsudski zmieniał premierów jak rękawiczki. Rozsądnie nie spodziewał się więc długiej kadencji. I może właśnie dlatego tak zależało mu na jak najszybszym załatwieniu projektu, który od pewnego już czasu krążył mu po głowie. Z zamyślenia wyrwał go huk. Kozłowski był również żołnierzem. Natychmiast rozpoznał więc strzał z rewolweru. Dobiegał niewątpliwie z ulicy, ale strzelano chyba blisko wejścia do lokalu, bo hałas odbił się głośnym echem od ścian, a na doskonale gładkiej dotąd powierzchni alkoholu pojawiły się miniaturowe, koncentrycznie rozchodzące się fale. Po chwili rozległ się kolejny strzał, a zaraz po nim następny. Na chwilę wszystko zamarło. Dopiero po paru sekundach ciszę przerwały dobiegające z ulicy wrzaski. Kozłowski poderwał się z krzesła i, jak inni, podbiegł do wyjścia. To, co zobaczył, wyglądało strasznie. Na progu klubu leżał zwalisty mężczyzna, mniej więcej w jego wieku. Tuż obok walał się kapelusz z przestrzeloną dziurą. Z dwóch identycznych otworów, tyle że z głowy mężczyzny sączyła się krew, rozlewając się po bruku w sporą już kałużę. Ktoś przykucnął i sprawdził puls ofiary. O dziwo jeszcze żył. Ktoś inny wezwał karetkę, kilka zaś osób rzuciło się w pogoń za sprawcą, który najwyraźniej uciekł w stronę ulic Kopernika i Okulnik. Kozłowski wpatrywał się jak zahipnotyzowany w ofiarę. Znał go doskonale, byli nawet kolegami. Na bruku uliczki Foksal, w samym centrum Warszawy, o 15.40, w powiększającej się plamie krwi, leżał minister spraw wewnętrznych w jego rządzie Bronisław Pieracki. Ale jeśli premier był szokowany, to otrząsnął się błyskawicznie. Nie wiemy, co dokładnie robił przez kolejnych kilkadziesiąt minut. Musiał jednak prawdopodobnie wybiec z lokalu, jeszcze zanim przyjechała karetka i odwiozła Pierackiego do pobliskiego szpitala ujazdowskiego. Gdzie wkrótce zmarł. W każdym razie śpieszył się tak bardzo, że zaledwie w godzinę po śmierci ministra stawił się u Piłsudskiego z gotowym plikiem dokumentów i został przyjęty. Zapamiętał nieco chyba zaskoczony adiutant marszałka Mieczysław Lepecki. Na dłuższej konferencji przedstawił pewien projekt i uzyskawszy na niezgodę, zaczął go od dnia następnego realizować. Dodał oficer. Kozłowski miotał się jak w ukropie. Uzbrojony w błogosławieństwo marszałka, w ciągu zaledwie dwóch dni opracował ze swoim gabinetem stosowne paragrafy. Było ich zresztą zaledwie sześć. I 17 czerwca 1934 roku jego wielki projekt został ogłoszony w formie rozporządzenia prezydenta RP, stając się obowiązującym prawem. Odbyło się posiedzenie Rady Ministrów. Na którym bardzo zdenerwowany premier L. Kozłowski przedstawił opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt utworzenia obozu odosobnienia, gdzie bez wyroku sądu minister spraw wewnętrznych mógł osadzić osoby podejrzane o tendencje antypaństwowe na określony czas. Wspominał Wacław Jędrzejewicz, ówczesny minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego. W szczegółach polityk się nie mylił. Projekt opracował Kozłowski, a nakazy aresztowania mogli według własnego uznania wydawać również wojewodowie, podobnie jak mogli dowoli wydłużać ów określony czas. Ale w ogólnym sensie miał rację. Począwszy od momentu ogłoszenia rozporządzenia, rozpoczęły się intensywne prace nad stworzeniem pierwszego polskiego obozu odosobnienia, w którym władze mogły osadzać kogo tylko chciały. Bez aktu oskarżenia, bez procesu i wyroku, wyłącznie na podstawie przypuszczenia tego czy innego urzędnika, że osoba ta może kiedyś w jakiś sposób zaszkodzić państwu. Do obozu mógł więc trafić w dowolnym momencie dnia i nocy dokładnie każdy obywatel polski, który nie popełnił żadnego przestępstwa. Dla przestępców przewidziano sądy, prokuratorów, adwokatów i więzienia. Obóz był wyłącznie dla tych, którym państwo niczego nie mogło jeszcze zarzucić. Mamy już obozy izolacyjne. Wkrótce nie będzie można mówić, pisać ani żyć. Czuję się coraz bardziej obca i samotna na świecie. Nikczemność staje się prawidłem życia. Poskarżyła się swojemu dziennikowi Maria Dąbrowska. Znakomita skądinąd pisarka zawsze miała skłonności do melodramatyzmu, ale w tej kwestii jej opinie podzielała większa część społeczeństwa, a także prasy opozycyjnej, i to zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Nawet w łonie rządzących opinie były łagodnie mówiąc powściągliwe. Rzecz jednak w tym, że właśnie w tym momencie, dzięki projektowi Kozłowskiego, artykułowanie jakiejkolwiek krytyki pod adresem władz stawało się już naprawdę bardzo ryzykowne. Dość jasno wyrazili się w tej kwestii redaktorzy związanej z nimi gazety polskiej. Wiemy natomiast, co musi być w Polsce, bo my tak chcemy. Musi być porządek, musi być powaga i będzie. Obozy koncentracyjne? Tak. Jeśli są ludzie nierozumiejący rządzenia w rękawiczkach, będą mieli sposobność przekonać się, że potrafimy rządzić bez rękawiczek. Kąpiel w morzu błota. Jeśli na polesiu czegokolwiek było w nadmiarze, to błota. W którymś momencie droga zniknęła w wodzie. Zawahałem się, a następnie ruszyłem naprzód. Błoto sięgało mi powyżej kostek, a woda do kolan. Gdziekolwiek spojrzeć milami ciągnął się taki sam widok: jednostajne połacie szuwarów i wody. Pisał angielski dziennikarz Bernard Newman który w 1934 roku postanowił przejechać te tereny rowerem. Jednostajność krajobrazu, jego rozległość w połączeniu z nieprzezwyciężonymi trudnościami fizycznymi, z jakimi spotyka się tu wędrowiec, usiłujący przedrzeć się przez tę pełną topielisk plątaninę wysokich traw i szuwarów, budzą uczucie nie tylko piękna, ale i surowej grozy. Całkowicie zgadzał się z nim polski dla odmiany botanik. Profesor Stanisław Kulczyński. O skali trudności w podróżowaniu po polesiu wiele mówi choćby to, że w momencie, gdy Newman brodził po kostki w błocie, było ono pod specjalną ochroną sztabu generalnego. Według opracowanych tam planów, w tym, że właśnie błocie, widziano mianowicie naturalną barierę, która powstrzymałaby czerwonoarmistów, gdyby przyszło im do głowy znów przekroczyć granice Polski. Poza błotem nie było jednak na polesiu w zasadzie nic. Nie było nawet wiosek z prawdziwego zdarzenia. Od składające się z kilku rozpadających się chatek posiołki z iście średniowiecznymi chatkami, w których warunki życia były wręcz dramatyczne. Stolice zaś regionu, brześć nad Bugiem, brytyjski cyklista opisuje jako najnudniejsze miasto w Europie. Domy! Wszystkie drewniane rzecz jasna są brudne i liche. Niewiele tu jeszcze ulic, zwykle to połacie piachu lub śmieci, usypanych na wysokie sterty z odpadów kuchennych i sanitarnych z pobliskich domów. Zanotował przejeżdżając przez miasto tak szybko, jak tylko się dało. I nie była to wyłącznie opinia wypieszczonego Anglika. Nieco wcześniej reporterzy Ziemi Pińskiej opisywali proces odbudowy miasta po ogromnych zniszczeniach wojennych jako przykład nędzy, głupoty, nieudolności, braku smaku, a często i kryminalnej afery. A odtwarzaną właśnie zabudowę określali zgodnie jako dziwaczną, nieestetyczną, tandetną, ciasną i niehigieniczną. Choć trzeba przyznać, że w 1934 roku istniały tu już także bardziej okazałe budowle. Przynajmniej kilka. Przez te pustkę i błoto nie potrafiły przedrzeć się ani edukacja, ani pieniądze. W Drugiej Rzeczpospolitej słowo poleszuk było synonimem skrajnego zacofania i co tu ukrywać, ciemnoty. Ale o takim właśnie miejscu do realizacji swojego projektu. Myślał Kozłowski. Tym bardziej, że w zasadzie nie istniała tu poważniejsza sieć komunikacyjna. Dość wspomnieć, że na każde 100 kilometrów kwadratowych twardą nawierzchnię posiadało wówczas zaledwie 2% dróg. Reszta zaś w zależności od pory roku ginęła bądź w tumanach kurzu, bądź w błotnej mazi. W tym miejscu nawet bez krat dało się człowieka naprawdę odizolować od świata. W skali całego polesia Bereza Kartuska była jednak miejscem wręcz monumentalnym. Kilka stuleci wcześniej wzniesiono tu wspaniały klasztor i kościół Kartuzów. Imponujące budowle, które na tle kompletnego pustkowia okolicy i kilku marnych chatek mieszkańców musiały robić wrażenie architektonicznego szaleństwa. Teraz, co prawda, były już tylko ruiną, podobno jednak wciąż przepiękną. Każdego, ktokolwiek zbliżać się będzie do Berezy, od strony południowej czy też od zachodniej uderzy na tle miasteczka niezwykle malowniczy kompleks ruin byłego klasztoru Kartuzów. Położony kilkaset metrów od berezy zajmuje około 6 hektarów powierzchni, otoczonej dookoła murami obronnymi, zwierzyczkami strzelniczymi w narożach. Spoza murów wyglądają piękne stare lipy, sadzone ręką zakonników cele klasztorne zostały przez byłych zaborców rozebrane. Kościół również uległ zniszczeniu. Sterczy już tylko rozsypujący się w gruzy fragment wieży. Ruiny posiadają swoisty czar, który płynie z ocalałych fragmentów kartuzji, jakby z wydartych kart, przedziwnych książek o przeszłości. Zachwycała się Wanda Rewieńska, która zaledwie trzy lata wcześniej prowadziła tu badania antropologiczne i geograficzne. Bardzo dalekie od ruiny, bo postawione na krótko przed wybuchem I wojny światowej, były natomiast masywne zabudowania koszar, pozostawionych tu w spadku przez armię carską. Po zburzeniu klasztoru, to one teraz wyglądały niemal jak średniowieczne katedry, na tle marnego podgrodzia, od którego zresztą samo miasteczko niewiele się różniło. Przedstawia się niezwykle monotonnie. Małe drewniane domki ciągną się tu długimi szeregami, nadając całości skupienia, jednolite, szare tło. Gdzie niegdzie dostrzec można jaskrawe plamy malowanych na niebiesko lub brązowo budynków. Przeważnie jednak dominuje naturalny kolor drzewa, ściemniały pod wpływem długotrwałego oddziaływania deszczu i promieni słonecznych. Domy murowane są w berezie rzadkością. Uzupełniała opis rewieńska. Kiedy prowadziła w Berezie badania, miasteczko trwało w typowym dla takich miejsc bezruchu. Ruiny zarastały trawą, a jego mieszkańcy niewiele się chyba zastanawiali nad tym, w jakim właściwie znajdują się kraju. Dobrze ponad 60% z nich swój język określiła w każdym razie jako tutejszy. Jak się jednak okazało, zaledwie trzy lata później, kiedy praca rewieńskiej trafiła do drukarni, była już mocno nieaktualna. Najpierw bowiem z mieszczącej się w koszarach szkoły pod chorążych rezerwy piechoty, w pośpiechu odjechali żołnierze. Niemal natychmiast po tym zaroiło się tam od robotników, zaś na dziedzińcu wyrosły wysokie stosy desek, narzędzi i zwojów drutu kolczastego. W błyskawicznym tempie zbudowano z tego wysoki płot. Na jego szczycie rozciągnięto wspomniany drut. Z niego też zrobiono dookoła dodatkowe zasieki. Podobnymi zasiekami otoczono też jeden z koszarowych budynków. W kilku punktach wyrosły z ziemi drewniane wieżyczki strażnicze. Jakieś prace wykonywano też w środku budynków, ale była to raczej kosmetyka. Wciąż były w nie najgorszym stanie. Dotychczas w Berezie Kartuskiej znajdował się posterunek policji, ale do utrzymania porządku w takiej mieścinie spokojnie starczało dwóch, trzech funkcjonariuszy. Teraz głównie w okolicach koszar zrobiło się dosłownie granatowo od mundurów. Mieszkańcy nie do końca wiedzieli jeszcze co oznacza całe to zamieszanie. Byli pewnie zaniepokojeni rosnącą liczbą policjantów. Policja zawsze wzbudza pewien niepokój, ale z drugiej strony dawało to nadzieję na zarobek, który z pewnością znacznie by zmalał po wyjeździe ostatnich podchorążych. Jak dotąd nie było żadnych ograniczeń. Mieszkańcy, przez nikogo nie przeganiani, przyglądali się z pewnej odległości postępom prac, a że trwały trzy tygodnie, zdążyli się już pewnie nawet do nich przyzwyczaić. Aż pewnego dnia zastali szczelnie zamkniętą bramę. Mało tego pilnowali jej teraz uzbrojeni strażnicy z ponurymi minami. Gdzieś za ogrodzeniem przechadzały się policyjne patrole z jeszcze bardziej ponurymi psami, a na wieżyczkach stali policjanci uzbrojeni w broń maszynową. Mieszkańcy prawdopodobnie już przeczuwali, co wyrosło za ich miedzą. Jeśli jednak ktoś jeszcze miał wątpliwości, całkowicie rozwiało je obwieszczenie, które zastali pewnego ranka na ścianach swoich domów. Na podstawie dekretu pana prezydenta z dnia 17 czerwca zostało utworzone w Berezie Kartuskiej, powiat Próżana, miejsce odosobnienia dla przetrzymywanych burzycieli porządku publicznego i bezpieczeństwa. Ostrzegam mieszkańców okolicznych i przyjezdnych obywateli przed jakimkolwiek usiłowaniem nawiązania stosunków z odosobnionymi, z pominięciem administracji miejsca odosobnienia. Pomagania im w ewentualnym przygotowaniu ucieczki lub w samej ucieczce oraz wszelkimi czynnościami sprzeciwiającymi się przepisom o miejscu odosobnienia. Winni popełnienia powyższych czynów będą surowo karani w przepisanej drodze administracyjnej, a nadto mogą być zamknięci w miejscu odosobnienia jako zagrażający spokojowi i bezpieczeństwu publicznemu, niezależnie od ewentualnej odpowiedzialności karnosądowej. Nie wiadomo co prawda, czy cokolwiek z tego zrozumieli, bo na Polesiu mało kto potrafił czytać, a jeszcze mniej czytać po polsku. Mogło więc im również umknąć, że pod dokumentem widniał podpis doskonale wszystkim tu znanego, niemal wszechwładnego wojewody Polesia Wacława Kostka Biernackiego. Władca Polesia. Kiedy w stronę głowy ministra Pierackiego nieubłaganie leciały kolejne kule, Bacław Kostek Biernacki był na wakacjach w Zakopanem. Zapewne wybrał ten malowniczy kurort dla podreperowania zdrowia, był bowiem w tym momencie człowiekiem mocno już steranym życiem. Co prawda dopiero pod koniec września stuknie mu pięćdziesiątka, ale od dawna szwankowała mu wątroba. Ciągłe figle płatał żołądek, a wkrótce będzie musiał przejść skomplikowaną operację woreczka żółciowego. Można więc założyć, że zasadniczo czuł się źle. W odróżnieniu od Kozłowskiego nie przesadzał z alkoholem, cenił jednak łagodzące i cokolwiek odrealniające działanie opiatów, zwłaszcza zaś morfiny. Ale ta drobna słabość nikomu chyba specjalnie nie przeszkadzała bo akurat to, że okresowo łagodniał, było przez jego najbliższe otoczenie bardzo cenione. Na co dzień bowiem był kostek biernacki aroganckim furiatem, często wulgarnym. Człowiek prymitywny, ocenił go krótko Władysław Pobóg Malinowski. Był bezwzględny, brutalny, potrafił w całym tego słowa znaczeniu człowieka zgnębić. Nie istniało dla niego pojęcie uczucia godności człowieka. Przekonywała jego osobista maszynistka Janina Łukaszewiczowa i jej opinię należy potraktować poważnie. Pani Janina była bowiem jedną z nielicznych osób, które wojewoda cenił i którym ufał na tyle, że dawał jej do przepisania najbardziej nawet tajną korespondencję. Co więcej, gdy zmieniał miejsce urzędowania z Nowogródka na Brześć, zabrał ją tam ze sobą. Można więc śmiało założyć, że przy niej akurat był bardziej powściągliwy niż przy kimkolwiek innym. Dla urzędników był brutalny i ordynarny. Zdarzało się często, że na referatach i urzędowych pismach wypisywał niecenzuralne dekretacje. Potwierdzał jednak jej opinię inny pracownik Urzędu Wojewódzkiego, Kazimierz Busz Danielski. Ale tak po prawdzie w tym momencie podobną sławą cieszył się nie tylko w urzędzie wojewódzkim, w Brześciu, lecz w całym kraju. W Polsce matki straszą mną dzieci, przyznawał nie bez satysfakcji podczas jednego ze spotkań z urzędnikami. I trzeba przyznać, że pracował na taką opinię od bardzo już dawna. Jeszcze w czasach legionów, jako dowódca żandarmerii, zdobył sobie przydomek Kostek Wieszatiel. Dla długiego ciągu szubienic, którymi oznaczył swój szlak bojowy. Wkrótce potem swoją cegiełkę do reputacji przyszłego wojewody dołożyły egzekucje, które szerokim gestem zasądzał jako dowódca garnizonu w siedlcach. Egzekucje przez rozstrzelanie odbywały się na terenie strzelnicy koło koszar wojskowych i wykonywane były przez podkomendnych Kostka. Na jego zarządzenie. Przez okres kilku tygodni egzekucje te odbywały się dwa razy dziennie. Przy czym w czasie jednej egzekucji tracono kilka osób. Pamiętam duże poruszenie, jakie wywołało wykonanie egzekucji na kilku chłopcach żydowskich, która odbyła się w Święto Żydowskie, tzw. Sądny Dzień. Egzekucje te spowodowały olbrzymią falę oburzenia ze strony społeczeństwa siedleckiego przeciwko Kostkowi Biernackiemu. Wspomina jeden z jego ówczesnych podkomendnych, Zygmunt Michałowski. On również czasem musiał przy nich asystować i długo nie mógł się otrząsnąć po jednej z nich. Pewnego dnia rozstrzelano mianowicie małorolnego chłopa z Ostrowia Łomżyńskiego, oskarżonego o przyjazne nastawienie do żołnierzy Armii Czerwonej. Przy czym zupełnie nie było ustalone, na czym ta przyjaźń polegała, przyznawał żołnierz. Największą ogólnopolską sławę w tym zakresie zdobył jednak kostek Biernacki całkiem niedawno, bo zaledwie cztery lata wcześniej. To jemu właśnie Piłsudski powierzył nadzór nad więzieniem wojskowym w twierdzy brzeskiej, gdy w ramach walki wyborczej postanowił umieścić w niej kilkudziesięciu najbardziej znaczących polityków opozycji. Początkowo udawało się dość skutecznie utrzymywać sprawę w tajemnicy. Kiedy jednak po kilku miesiącach wypuszczono ich z aresztu, wybuchła bodaj największa afera polityczna II Rzeczpospolitej. Skandalem było już samo ich zamknięcie, ale kiedy dodatkowo wyszło na jaw, że byli bici, torturowano ich psychicznie, między innymi pozorowanymi egzekucjami, zmuszano ich do poniżających prac, a za wszystko odpowiedzialny był właśnie kostek Biernacki, stał się on prawdziwym antybohaterem ówczesnej Polski. Uosobieniem najmroczniejszej strony, bardzo już wówczas represyjnego systemu władzy. Nie trzeba było oddawać sprawy takim ludziom jak Kostek Biernacki. Oni rzeczywiście znęcali się nad tymi więźniami, przyznawał jeszcze wiele lat później Jędrzejewicz. Zasadniczo wielki entuzjasta i samego Piłsudskiego i jego rządów. I dlatego właśnie jest nieco dziwne, że kiedy minister Pieracki padał na bruk uliczki Foksal. Kostek Biernacki przebywał na urlopie w Zakopanem. Choć tak głosi oficjalna wersja i prawdopodobnie nigdy już nie uda się znaleźć twardych dowodów na jej podważenie, wydaje się dość mało prawdopodobne, by Kozłowski zaczął opracowywanie projektu obozu dopiero tego dnia. Rzecz wymagała przecież szeregu działań organizacyjno-logistycznych, przemyślenia lokalizacji i doboru załogi. Zorganizowania funduszy i znalezienia sojuszników w samym rządzie, by sprawę skutecznie przeforsować. Trzy tygodnie, które minęły od zamachu do osadzenia pierwszych aresztowanych w gotowym już obozie, wydają się okresem zdecydowanie zbyt krótkim na stworzenie tak dużego projektu od zera. Jeśli zaś Kozłowski zaczął organizować wszystko wcześniej, to jest niemal niemożliwe, by kostek Biernacki nic o tym nie wiedział. Raz, że rzecz miała się dziać na Polesiu, terenie jemu właśnie podległym administracyjnie, a wojewodowie w przedwojennej Polsce mieli bardzo szeroki zakres władzy, w wielu kwestiach w zasadzie nieograniczony. Dwa, że Berezy miano się przede wszystkim bać, a jego nazwisko było w ówczesnej Polszczyźnie wręcz synonimem strachu. Wydaje się, że inny wybór miejsca nie wchodził w rachubę, ze względu na osobę bardzo kontrowersyjnego wojewody. Zgadzał się z tym jeden ze znawców tematu, historyk Ireneusz Polit. Kostek Biernacki stanowczo zaprzeczał. Wybrano to miejsce, gdyż było w znacznej odległości od osiedli i linii kolejowej. Działo się to całkowicie poza mną, gdyż byłem wówczas w zakopanem. Zastrzegał po latach. Innym razem opowiadał. Absolutnie nic nie wiedziałem o tym, że ma być założony jakiś obóz w Berezie. O projekcie założenia tego obozu zostałem zawiadomiony pisemnie po śmierci ministra Pierackiego w pierwszej połowie czerwca 1934 roku. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia udałem się zaraz w sprawach służbowych do MSW, gdzie zostałem bliżej poinformowany o konieczności założenia obozu w Berezie. Jakkolwiek było, 7 lipca 1934 roku bramę obozu przekroczyli pierwsi osadzeni. Tak się złożyło, że byli to działacze obozu narodowo-radykalnego z jego szefem Bolesławem Piaseckim na czele. Z Berezy Kartuskiej, na skutek uderzenia kolbą przez policjanta, wyniosłem trwałe uszkodzenie kości w nodze. Poskarżył się później, ale nie rozwijał tematu. W jego przypadku byłoby to niezręczne. Piknik pod wiszącą pałką. Podobno jechali jak na wycieczkę. Po pierwsze, nikt nie wiedział jeszcze, czym tak naprawdę będzie Bereza. Po drugie, byli wówczas bardzo młodzi. Najstarszy z tej grupy, Henryk Rossmann, dobiegał już co prawda czterdziestki, ale średnia wieku reszty balansowała wokół dwudziestki. Po trzecie, większość z nich pochodziła z zamożnych, dość wpływowych domów. Czuli się więc trochę ponad prawem. Po czwarte wreszcie, początkowo wszystko zdawało się potwierdzać ich przypuszczenia. Gdy mianowicie z policyjnego aresztu przy Daniłowiczowskiej w Warszawie przewieziono ich policyjnymi sukami na dworzec Wileński i wsadzono pod eskortą do pociągu na Brześć Baranowicze, dyscyplina rozluźniła się szybko. Atmosfera stała się sympatyczna. Przyznawał Włodzimierz Sznarbachowski, rówieśnik i prawa ręka Piaseckiego. Podobnie jak jego kolega Bolesław, wówczas student. Może posterunkowym imponowała ogłada. Wysoka pozycja społeczna niektórych, elegancki ubiór Rosmana, Jodzewicza czy Piaseckiego. Bez oporu przyjęli pieniądze i poszli do baru dworcowego zakupić sporo wódki, zakąsek i mięsiwa. Jak tylko pociąg ruszył, zaczęła się zbiorowa pijatyka. Zupełnie na rauszu przyjechaliśmy rankiem 7 lipca na stację kolejową Błudeń, powiat Próżana na Polesiu, skąd do miasteczka Bereza Kartuska jest 5 kilometrów. Wysiedliśmy. Policjanci rozchełstani, my także wspominał. Mieli kaca, więc ich postrzeganie rzeczywistości mogło nieco szwankować, ale podobno nawet po wyjściu z pociągu i przejęciu ich już przez policjantów z obozu wszystko nie wyglądało jeszcze źle. Co prawda, trzeźwi funkcjonariusze natychmiast aresztowali swoich podpitych kolegów, odbierając im pasy oraz broń, zaś w stosunku do więźniów zachowywali się znacznie mniej przyjaźnie. Popychali ich, szturchali, przeklinali i poganiali. Wszystko to jednak wciąż mieściło się w ówczesnych policyjnych normach, do których ONR-owcy mimo młodego wieku zdążyli już przywyknąć. Mało tego, kiedyż Narbachowski nie zmieścił się do ciężarówki, pozwolono mu bez żadnego problemu pokonać dystans dzielący ich od obozu pieszo. Co on sam odebrał po prostu jako spacer. Żadnej brutalności w każdym razie nie odczuł. Bądź co bądź więcej i dłużej poczucia pewnej swobody niż stłoczenie w budzie ciężarówki. No i my, warszawiacy, chcieliśmy zobaczyć nieznane tajemnicze krajobrazy i przyrodę błot poleskich, przyznawał. Nieco bardziej ponuro zrobiło się dopiero, gdy dotarli w końcu do obozu. Gdy po przeszłogodzinnym marszu przekroczyliśmy bramę w okalającym obóz murze o obwodzie kilku kilometrów, zobaczyliśmy dwa typowe carskie budynki koszarowe z czerwonej cegły. Dwupiętrowe, prostopadle do siebie ustawione, oraz otaczający je ogromny teren ćwiczeń, porośnięty bujną trawą. Wchodziliśmy każdy z osobna, eskortowany przez dwóch policjantów z automatycznymi KBK w ręku, gotowymi do strzału. Kiedy tak obstawiony szedłem przez korytarz na parterze, usłyszałem strzały rewolwerowe dochodzące z piwnicy. Pisał dalej. Poza tym jednak wciąż nie wydarzyło się nic bardziej niepokojącego. Już po kilkunastu minutach rozpoczął się normalny, biurokratyczny wstęp do życia w obozie. Przede wszystkim dostaliśmy numery, które kazano nam zaraz naszyć na plecach i prawym rękawie. Odtąd mieliśmy być tylko numerami. Opowiadał. Już jako numery zostali rozdzieleni po salach. Pobrali z magazynu sienniki i słomę do ich wypchania. Na sienniki układali dwa prześcieradła i zapewne też wypchaną słomą poduszkę. Choć co do tego sznarbachowski nie ma już pewności. Początkowo legowiska te były podobno nawet całkiem przytulne. Po znojnym dniu świeżo naładowany słomą siennik stanowił niezłe legowisko. Kilka godzin snu na nim pozwoliło na odpoczynek, po którym człowiek zrywał się rano mocniejszy. Przyznawał Bolesław Świderski, również radykalny narodowiec, ale z Lwowa. Wiele wskazuje, że pierwsze dni pobytu w Berezie, pierwszych osadzonych, nie były jeszcze żadnym koszmarem. Rzecz jasna, musieli wykonywać przez kilka godzin dziennie ciężkie prace. Za błahe przewinienia czekał ich karcer a zupełnie niedostateczne wyżywienie skutecznie osłabiało nawet tych młodych chłopaków. Wciąż nie ma tu jednak jeszcze mowy o patologii żadne z zachowanych wspomnień narodowców z tej fali nie mówi o jakimkolwiek sadystycznym znęcaniu się, otwartym poniżaniu czy torturach, a przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim miało to miejsce później. O stosunkowo łagodnym podejściu obozowych funkcjonariuszy do tej grupy świadczy również to, że choć istniał formalnie całkowity zakaz rozmawiania, tu właśnie udało im się przedyskutować i opracować całkiem precyzyjny plan dalszej działalności. Mało tego, mogli nawet czytać. Biblioteczka obozowa była co prawda bardzo skromna i dość mocno sprofilowana. Zawierała wyłącznie pisma Piłsudskiego, opowiadania Kostka Biernackiego i kilka podręczników akademickich, zarekwirowanych Piaseckiemu. Ale i to było sporo. Podręczniki pozwoliły im po wyjściu z obozu zdać egzaminy na uniwersytecie, a pisma Piłsudskiego stały się podobno sporą inspiracją do dalszej działalności ONR-u. Zostaliśmy urzeczeni. Wywarły one zasadniczy wpływ na Piaseckiego i na mnie. Czy także na innych? Nie wiem. Przyznawał sznarbachowski. Na początku lipca 1934 roku Bereza Kartuska była więc w zasadzie zwykłym obozem internowania o średnim rygorze. Albo nikt jeszcze nie wpadł na pomysł jego zaostrzenia, albo nie chciano go stosować właśnie wobec pierwszej grupy osadzonych. Sytuacja była jednak niezwykle dynamiczna. Dokładnie w połowie miesiąca rozpoczęły się hurtowe aresztowania nacjonalistów ukraińskich, które zwiększyły populację berezy o około 100 nowych mieszkańców. Teoretycznie było to związane z zabójstwem ministra Pierackiego, dokonanego właśnie przez te środowiska, ale lista grzechów tamtejszych terrorystów była znacznie dłuższa. Kiedy więc pojawili się w obozie, dosłownie kilka, kilkanaście dni po ONR-owcach, Bereza natychmiast stała się tym, czym miała być w istocie katownią. Bicia indywidualnego ONR-owców raczej nie było. Pałki, które dostałem od posterunkowego bosaka za nieznalezienie pająka, można uznać za coś wyjątkowego. Inaczej traktowano komunistów, Ukraińców i Żydów. Oprócz masakrowania przez parę dni do nieprzytomności Ukraińców, którzy przy rannym apelu odliczali po ukraińsku, zdarzało się też, że to tego, to owego odprowadzano na bok i tłuczono solidnie. Natomiast zbiorowe bicie było na porządku dziennym lub ściślej nocnym. Gdy był nocny alarm, wszyscy musieliśmy wybiec na korytarz, wybiegać po nim tam i z powrotem, a policjanci stali na ławkach wzdłuż obu ścian i tłukli, głównie po głowach i przede wszystkim tych najwyższych. Opowiadał, przyznając, że takie konusy jak on dostawały jednak nieco mniej. Terror polegał na nieustannym biciu więźniów przy lada okazji i na ciągłym poniewieraniu ich godności osobistej. Bili nas policjanci stanowiący załogę obozu, bił również inspektor Grefner i jego pomocnicy oraz zastępcy. Od nieustannego bicia mieliśmy prawie zawsze czarne plecy, pokryte pręgami i siniakami nieregularnego kształtu. Szczególnie bito podczas urządzania łaźni i w dni sobotnie. Zapamiętał jeden z coraz liczniej aresztowanych komunistów, Aaron Pawin, z nieodległego od Berezy Brześcia. Za jego czasów podobne zachowania były już stałym elementem bereskiego krajobrazu, który w zasadzie nie zmienił się przez kolejne lata funkcjonowania obozu. Okładania więźniów gumowymi pałkami nie traktowano nawet jako osobnej tortury. Towarzyszyło ono po prostu niemal każdej wykonywanej przez nich czynności, a rekordziści potrafili otrzymać nawet kilkadziesiąt uderzeń na dobę. Poza tym, Pawin przesiedział w Berezie prawie pół roku co w późniejszym czasie również było normą, ponieważ nie istniało formalnie żadne ograniczenie przy przedłużaniu podstawowego, trzymiesięcznego wyroku. W Berezie zostałem osadzony w styczniu 1937 roku, a w czasie pobytu przedłużano mi go czterokrotnie, to znaczy byłem tam 15 miesięcy. Wspominał późniejszy redaktor Kuriera Polskiego, Wiktor Kubar. W tym kontekście bardzo charakterystyczne były losy przyszłego generała Jakuba Prawina, który przesiedział w sumie ponad dwa i pół roku. Przy czym natychmiast po wyjściu z więzienia aresztowano go ponownie i odstawiono do Berezy, skąd znów trafiał do więzienia, a następnie ponownie do Berezy. Wszystko to jednak nie dotyczyło młodych narodowców z ONR-u. Po pierwsze, wyszli z obozu po okresie krótszym niż trzy miesiące. Po drugie zaś wcale przesadnie nie poobijani, a takie niedostatki jak przegłodzenie czy niewyspanie ich młode organizmy nadrobiły stosunkowo szybko. A jednak właśnie z tego powodu wspomnienia sznarbachowskiego tak wiele mówią o warunkach panujących w obozie, nawet w tej początkowej, dość łagodnej fazie. Ciekawe, że o ile w Berezie byliśmy zawsze zdrowi, to na wolności zaczęły czepiać się nas przeziębienia, katary, kaszle, bóle gardła i bóle newralgiczne głowy, przyznawał. Nie brzmi to może zbyt poważnie, są to jednak w zasadzie objawy awitaminozy, ostrego wyczerpania organizmu i zapewne przedłużającego się stresu. A mowa tu o dwudziestolatkach, którzy spędzili tu niespełna trzy miesiące w dodatku na mocno ulgowej taryfie. Sporo o warunkach obozowych mówi też ich ówczesny wygląd. Gdy wsiedliśmy do pociągu, wywołaliśmy sensację wśród podróżujących, gdy dowiedzieli się, że jedziemy z Berezy. Obaj byliśmy potwornie obdarci, gdyż zatrzymaliśmy na sobie ubranie noszone przez cały czas pobytu w obozie, a podeszwy moich butów turystycznych odpadły, więc przywiązałem je sznurkiem. Byliśmy opaleni na ciemno, włosy zgolone. Z dworca wileńskiego piechotą przez most Kierbedzia poszedłem na krakowskie przedmieście. Tam, w mleczarni, zamówiłem białą kawę i bułki z szynką. Dziewczyna usługująca zażądała pieniędzy z góry. Obdarty z tobołkami musiałem robić odpowiednie wrażenie. Opowiadał dodając, że nie chciał zbyt szybko pojawić się w domu, obawiając się, że jego wygląd może być zbyt dużym szokiem dla schorowanego serca matki. Krajobraz z CKM. Młodzi narodowcy trafili do Berezy jako pierwsi, bo akurat byli pod ręką, a właściwie pod kluczem, bo w ramach śledztwa w sprawie zabójstwa pirackiego, prewencyjnie aresztowano kilkuset z nich, i pewna ich część wciąż przebywała za kratkami. Co prawda, nic nie wskazywało na ich udział w zamachu, bo śledztwo już po kilku dniach skierowało się na trop ukraińskich nacjonalistów z OUN ale był to dla władz całkiem wygodny pretekst, by pozbyć się z ulic coraz brutalniejszych, intensywnie radykalizujących się bojówkarzy. Kto jak kto, ale oni rzeczywiście stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. I tak poprawdzie wysłanie do Berezy właśnie ich bardzo ocieplało wizerunek i rządu, i całego przedsięwzięcia. Niezależnie bowiem od politycznych przekonań, ludzie mieli po prostu dość ONR-u. Na każdym kroku na ulicach miast można było natknąć się na grupy identycznie ubranych, zazwyczaj uzbrojonych w pałki młodych ludzi, z których agresja wylewała się niemal wiadrami. Sznarbachowski czy Piasecki osobiście nie brali raczej w tym wszystkim udziału. Jak to z ideowymi nacjonalistami zwykle bywa, oni sami uważali się za elitę o czystych rękach, chętnie jednak pozwalali innym wykonywać mokrą robotę. Zwyczajni członkowie, ci bardziej aktywni, nieraz uderzająco prymitywni, oceniał ich Sznarbachowski, który chyba po raz pierwszy zetknął się z szeregowymi członkami organizacji w areszcie przy Daniłowiczowskiej. I był poważnie zszokowany. Teoretycznie występowali przeciwko ludności żydowskiej i komunistom, ale tak naprawdę zaczepiali każdego, kto nawinął się pod pałkę. Tłoczenie witryn sklepowych, pobicia, podpalenia, a wkrótce nawet zamachy bombowe i strzały z rewolweru były wówczas w ich wykonaniu czymś codziennym. Nawiązania do bojówek nazistowskich zdawały się dla wszystkich oczywiste, choć wbrew pozorom wcale w tych kręgach za Hitlerem i jego poplecznikami nie przepadano. Choć, jak przyznawał Jędrzej Giertych, przyglądano im się bardzo pilnie. Kopiowano ich metody, ale treść miała być czysto polska, co jednak poobijanym przez nich przechodniom zapewne zupełnie nie robiło różnicy. Zresztą ONR nie był jedyną tego rodzaju organizacją. Głównie na Śląsku, ale tak poprawdzie we wszystkich większych miastach przemysłowych Polski powstawały i działały w identyczny sposób takie narodowo-socjalistyczne wybryki, jak Polska Partia Narodowo-Socjalistyczna. Narodowo-socjalistyczna Partia Robotnicza, Partia Narodowych Socjalistów czy Radykalny Ruch Uzdrowienia. Wszystkie umundurowane i prowizorycznie uzbrojone, a odróżniające się od siebie jedynie kolorem koszul. Wszystkie terroryzujące ulice miast, wszystkie szermujące w swoich periodykach skrajnym antysemityzmem, prymitywnym nacjonalizmem i populistycznym socjalizmem. Nie były to może organizacje masowe, ale jednak rzucały się w oczy. Był to, bądź co bądź, wielotysięczny, bardzo hałaśliwy tłum, naprawdę potrafiący zdominować ulice miast. Zakładanie własnego wojska oto jest choroba, na jaką zapada obecnie każda słaba głowa. We wszystkich ugrupowaniach, w różnym oczywiście nasileniu odnajdziemy tę małpią chorobę. Metoda Action Direct. To znaczy kolorowej koszuli, tłuczenia szyb, zbrojenia się i spacerowania czwórkami po ulicach uznana została przez wielu za pewną i niezawodną drogę do zwycięstw politycznych. Pomstowali redaktorzy gazety polskiej. Z nich wszystkich ONR rzucał się jednak w oczy najbardziej. Choćby dlatego, że był najliczniejszy i operował głównie w Warszawie, a więc dosłownie pod okiem dziennikarzy oraz polityków. Nic więc dziwnego, że posądzenie ich o zamach na Pierackiego nasuwało się początkowo automatycznie. Lepecki wspominał, że tego zdania była większość polityków, a chociażby z relacji badającego sprawę prokuratora Władysława Żeleńskiego, wiemy, że tak samo myślał uliczny tłum, spontanicznie zbierający się na anty demonstracje. Nie chcemy niewiadomszczyzny. Skandowano na wiecach, nawiązując do zabójstwa prezydenta Gabriela Narutowicza przez szalonego narodowca Elidiusza Niewiadomskiego. Członków organizacji aresztowano więc profilaktycznie. Kilka dni później ją samą zdelegalizowano i wszyscy odetchnęli z ulgą. Ale tylko na chwilę, bo ONR mimo wszystko był władzą potrzebny. Dopóki żył Piłsudski, nic nie mogło się zmienić. Cała polityka sanacji opierała się niemal wyłącznie na jego kaprysach, wyłącznie jego legenda uzasadniała jakoś władzę tych właśnie osób, a on sam na wszelki ideologiczny radykalizm patrzył z wyraźnym niesmakiem. Ale marszałek umierał, i przynajmniej jego najbliżsi współpracownicy doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Wymęczenie latami konspiracji teraz dodatkowo pogłębiał niezdiagnozowany jeszcze nowotwór, a na to nakładała się fatalna kondycja psychiczna. Mimo, że miał wówczas 67 lat, zarówno fizycznie, jak i umysłowo był coraz bardziej niedomagającym starcem. Antony Eden po wizycie w Belwederze powiedział do członków tutejszego poselstwa, a raczej ambasady angielskiej, że spodziewał się w Józefie Piłsudskim ujrzeć wodza narodu w pełni sił, a zastał niedołężnego starca stojącego nad grobem. Zanotował pod datą 15 kwietnia 1935 roku komendant główny Policji Państwowej generał Kordian Zamorski. Pisał to co prawda, kiedy już istotnie tylko tygodnie dzieliły Piłsudskiego od grobu, ale marszałkowi pogarszało się od dawna. Sam Zamorski, do pewnego momentu wierny Piłsudczyk, wspominał w innym miejscu, że od kilku lat Piłsudski jest już właściwie tylko mitem. Tymczasem nie tylko zradykalizowana młodzież spod znaku Piaseckiego z zainteresowaniem zerkała w stronę tego, co działo się za zachodnią granicą. Zerkali też politycy. Sam Pieracki bywał złośliwie nazywany przez kolegów Bronito-Pieratini. Swoich sympatii dla totalnych rozwiązań politycznych nie ukrywał też Kozłowski, i nie byli w tym bynajmniej osamotnieni. Nic też dziwnego, że po śmierci Piłsudskiego polityka wewnętrzna Polski radykalizowała się bardzo wyraźnie. Podobnie jak brutalizowały się sposoby jej prowadzenia. Strzelanie do agresywnego tłumu było w okresie maja 1936 roku na terenie całego państwa rzeczą powtarzającą się parę razy w tygodniu. Przyznawał Felicjan Sławoj Składkowski, polityk zapamiętany głównie z ochrzczonych jego nazwiskiem wiejskich wychodków, tak zwanych sławojek, wówczas sprawujący jednak funkcję premiera. Nieco wcześniej generał Zamorski gwałtownie zaprotestował przeciwko szalonemu jego zdaniem pomysłowi wycofania z arsenału policji CKM-ów, a nawet jeden z nich polecił ustawić na wszelki wypadek na warszawskim krakowskim przedmieściu. Utykający po wyjściu z Berezy Piasecki doskonale odnalazł się w tej atmosferze szybko, bez większych problemów, odbudował i rozbudował strukturę organizacji, która stanie się na pewien czas nieformalną bojówką władzy, przymykającej oczy na jej coraz liczniejsze antysemickie ekscesy. On sam, legalny przywódca nielegalnej organizacji o charakterze przestępczym, zostanie ich szarą eminencją, swobodnie brylującą wśród najwyższych urzędników państwa. A stanie się to być może właśnie dzięki pobytowi w Berezie. Dla Piaseckiego, podobnie jak dla innych, Bereza była niewątpliwym wstrząsem. Wszelako przypuszczalnie właśnie tam, mimo całej swojej nienawiści do systemu sanackiego, Piasecki uświadomił sobie, że ekipa Piłsudskiego nie jest papierowym tygrysem i obalenie rządów sanacji nie będzie rzeczą łatwą. Prawdopodobnym jest, że to właśnie tam rozpoczął formułowanie planu taktycznego, który stał się podstawą do działania przez następnych pięć lat. Pisali Antoni Dudek i Grzegorz Pytel, aż Narbachowski całkowicie się z tym zgadzał. I było to bodaj najgorszych pięć lat w dziejach Polski, w okresie między odzyskaniem niepodległości i ponowną jej utratą. Do manifestujących lub strajkujących tłumów strzelały ckm -y. Na uczelniach wprowadzono oficjalnie getto ławkowe dla studentów żydowskich, a chłopcy Piaseckiego, uzbrojeni w pałki z powbijanymi w nie żyletkami, niemal bezkarnie dokonywali pogromów i terroryzowali ulice. Zaś senna przez stulecia Bereza Kartuska przeżywała właśnie niespotykany w swoich dziejach napływ nowych mieszkańców. Co charakterystyczne, już chyba nigdy więcej nie trafił do niej żaden skrajny polski nacjonalista. Bywali ukraińscy terroryści, hurtowo złożono wszelkiej narodowości komunistów, trafiali się nawet sporadycznie przedstawiciele partii ludowych, ale narodowi radykałowie mogli czuć się w ówczesnej Polsce w zasadzie bezpieczni, choć ich działalność była teoretycznie nielegalna.